Naszą prezentację chciałem zacząć od dosyć niewygodnego pytania, bo ciężko jest mówić o rzeczach trudnych. Kiedy ostatni raz byliście gdzieś z dziadkami albo z rodzicami? Jeżeli musicie się zastanawiać nad tym pytaniem, to znaczy, że mamy problem, bo oni też powinni uczestniczyć w życiu naszego miasta. Na przykład chcielibyśmy budować społeczność lokalną, świat, w którym wychodząc do toalety w kawiarni nie będziemy się bali o zostawioną torebkę czy laptopa, bo będziemy ufać otaczającym nas ludziom. Dużo osób nie wychodzi w domu, zamyka się w swoich klitkach. Studenci wychodzą głównie z innymi studentami, a pozostali ludzie? Przecież studenci nie stanowią większości tego miasta. Oczywiście, są jego ważnym elementem, ale powinni też integrować pozostałych. Nasze społeczeństwo polskie się starzeje. Cóż, nie da się tego ukryć. I nie, pomimo tego, że napływ studentów z zagranicy podwyższa, znaczy opóźnia czas starzenia się społeczeństwa. Dokładnie chyba o 4 lata. Ale większość rzeczy, powiedzmy, promocja nie jest dostosowana do osób starszych. W większości rozbija się to o to, żeby dowiedzieć się, co dzieje się w galeriach, trzeba pójść do galerii. Więc jeżeli nie chodzisz tam, to nie wiesz, co się dzieje. Nowe media nie zdają rezultatów w integracji osób starszych. Wykluczenie cyfrowe jest wśród osób starszych bardzo duże. Rozwiązanie tego problemu chcielibyśmy stosować metodą na wnuczkę, integrując młodych ze starszymi. Zamiast zabierać babci dowód, chcielibyśmy zabrać babcię, na przykład do teatru. Nasza praca będzie odbywać się naprawdę wieloetapowo, dostosowując promocję do osób starszych. Bo kto powiedział, że wydarzeń kulturalnych nie można promować w spółdzielniach mieszkaniowych albo w przychodniach? Informacji o wydarzeniach kulturalnych tam nie ma, chociaż jest to, może być to medium dostosowane do naszych odbiorców. Możemy stworzyć informator w formie mapy z miejscami przyjaznymi seniorom. Takie miejsca już istnieją, jednak wiele osób starszych nie wie o ich istnieniu, bo ich promocja nie jest dostosowana do seniorów. Równocześnie całą kampanię możemy promować w internecie, integrując i angażując młodych po to, żeby wyciągali swoich rodziców i dziadków, by uczestniczyli w życiu tego miasta. Często dzieje się tak, że gdy studenci wyjeżdżają, to miasto lekko zamiera. Chcielibyśmy, żeby na wzór innych miast europejskich starsi ludzie uczestniczyli w życiu tego miasta. By wychodzili na ulicę, spotykali się razem z innymi w kawiarniach. Lecz takich miejsc jest mało, bo ludzie o nich nie wiedzą. Chcemy zmienić to miasto, by stało się przyjazne. Dla wszystkich.